Okej, musimy sobie zajrzeć do źródełka, ponieważ we wnętrzu jest dzielnik napięcia, który nam jest potrzebny do THC. Tu nam przychodzi kabelek z wtyczki sterującej. No i po tym kabelku sobie odnajdujemy właśnie nasze tutaj przełączniki. No i tak. Jedyneczka jest na dole, dwójeczka jest na dole, trójeczka jest na dole, a czwórka jest u góry. No i zaraz sobie zobaczę, jak to wygląda w instrukcji. Czyli tak jak mówiłem, czwóreczka jest na górze, pozostałe są na dole. No. Że fabryczne nastawy to jest 50 do 1. No i w takim wypadku mamy tutaj około 18 V, maksymalnie 18 V. O, widzicie, jest maksimum 10 V. Jeżeli korzystamy właśnie z tych środkowych wejść niskoprądowych na THC, to możemy sobie do tego gniazdka podłączyć tutaj nasz sygnał. Ale jeżeli się podłączamy albo na przykład tak jak tutaj pod główne styki, czyli że tak powiem 1 do 1, to korzystamy z tych zewnętrznych wejść w THC. I teraz przy okazji od razu rzut tutaj z tyłu, tu była taka folia osłonowa. No i przy okazji widzę, że urządzenie jest czyste, bo tak jak z każdą elektroniką, o czystość takich urządzeń należy dbać. No szczególnie właśnie plazmy, spawarki, które pracują w ciężkich warunkach. Od czasu do czasu trzeba rozebrać i wyczyścić. Dobra, to jedziemy dalej. Ten temat mam załatwiony. Teraz muszę się przyjrzeć THC. Co prawda martwi mnie jeszcze jedna rzecz, ponieważ nie wiem czemu, było tutaj takie dziwne podłączenie. Gdzie ten przewód idzie? Ten przewód idzie tu. I tu się za dużo nie dowiem. Wchodzi do wtyczki i tyle. Ale o to, co mi chodzi, po prostu jak widać, znana wszystkim elektronika. No i tak, i mamy tutaj przekaźnik, który ma załączać nam palnik. No i zobaczcie, tu jest wstawiony taki mostek. No ten kabel, który tutaj mam w ręce, jest po prostu do kostki podłączony i kable są porwane. Ale właśnie ten jeden kabel niebieski tu jest rozcięty, idzie na przełącznik, ale ten biały kabel, który tutaj wychodzi, idzie na zasilacz 24 V. No o ile zrozumiałem dobrze instrukcję, poza tym jeszcze doczytałem trochę na CNC zonę, tak? To wychodzi na to, że po prostu, żeby zapalić palnik, to wystarczy tam zewrzeć piny. Nie chcę was teraz tam skłamać. Zostawiłem instrukcję po tamtej stronie. No ale wystarczy zewrzeć dwa piny. A tutaj ktoś ewidentnie podawał jakieś napięcie. Zresztą w sumie to przejdę do tej instrukcji. I pisze, aktywacja wymaga połączenia bezprądowego.
No czyli rozumiem, że mam zewrzeć te piny i powinno się zapalić. Raczej nic bardziej skomplikowanego nie powinno tutaj być. No mogę się mylić. Ale to też postaram się potwierdzić na forum.